W tej chwili to, co obserwujemy na polskiej granicy wschodniej, już może być nazywane lawiną, jeśli chodzi o ceny hurtowe mieszanki propan-butan, które od zeszłego tygodnia o ponad 50 zł potaniały i wydaje się bardzo prawdopodobne, że w najbliższych dniach cena tego paliwa nadal będzie się obniżać, nawet do ceny średniej poniżej 3000 zł. Tutaj mówimy o perspektywie kilkudniowej. Pytanie, kiedy takie zmiany przełoży sektor dostaw do stacji i sektor detaliczny, na to na razie nie sposób odpowiedzieć twierdząco, żeby te duże spadki dały się odczuć. Wydaje się, że 2-3-groszowe obniżki są wszystkim, na co mogliby liczyć kierowcy na stacjach. Pewnie sektor półhurtowy troszkę tych zmian przeniesie więcej, natomiast na samych stacjach spadki, których spodziewamy się jako NCDPetrol.pl, będą wynosić około 2-3 groszy na litrze.